Tego, co usłyszycie, nie powiedziałam nikomu poza kilkoma osobami z kościoła. Ale tego nie ujawniłam, choć Bóg mi to nakazał. Jeszcze tego nie zrobiłam. Ale On nadchodzi. Kanał YouTube i Fundacja Ku Bogu. Przedstawia audiobook zrealizowany na podstawie książki Wincentego Łaszewskiego zatytułowany Nadchodzi kres. Głoszone od wieków proroctwa zaczynają się spełniać. Wir apokaliptycznych ostrzeżeń z ich znakami czytelnymi dla ludzi nawet najbardziej zamkniętych na nadprzyrodzoność, przyspieszający proces zaburzeń budzących spokojną dotychczas planetę, wszystko to zaczyna wywoływać powszechny niepokój. Bóg daje ludziom możliwość iluminacji przez zjawiska, w których zdaje się być nieobecne. Zamiast Niego ujawniają się siły przyrody ze swym gniewem i buntem. Świeckie znaki krzyczą. Ksiądz Gobi tłumaczy, że każdy, kto nie zatracił jeszcze duchowego zmysłu, zacznie dostrzegać stopniową eskalację mocy zła obecnej w naturze współczesnego świata. Taki człowiek ma szansę przebudzenia. To może być ostatnie niemal ostrzeżenie. Potem zostanie może dana nam łaska ostateczna. Będzie ona polegała na ujawnieniu się potęgi Boga. Wiele objawień mówi o znaku, który wszyscy zobaczą i który będzie ostatnim zaproszeniem do nawrócenia. Po niemal 100 latach powraca idea niezrealizowanego w Fatimie znaku, aby wszyscy uwierzyli. Widząc go, z krzykiem wyznamy wiarę w Boga. Zawołamy podobnie jak wołał biskup diecezji Poitiers, gdy 2 grudnia 1826 roku nad miastem Migne ukazał się na niebie wielki krzyż, a 2000 ludzi padło na kolana i błagało o miłosierdzie. Wtedy poruszenie ogarnęło całą Francję. Pisano o tym nawet w paryskiej prasie. Sprzedano 25 tysięcy broszurek z relacjami świadków, a biskupa komisja oficjalnie potwierdziła przekonania tych, którzy widzieli w tym znaku apokaliptyczny cud. Krzyż na niebie był wydarzeniem nie tylko ogólnonarodowym, ale międzynarodowym. Biskup wołał: o boska opatrzności, to Francję diabeł uważa za swoją zdobycz, a nagle ukazuje się na niebie znak odkupienia człowieka. To krzyż, który pokonał piekło, odkupił świat i podporządkował sobie cały wszechświat. Dziś diabeł uważa za swoją zdobycz już niemal cały świat. Wyproszony przez świętych znak, który pojawi się na niebie obecnego wieku, będzie proporcjonalnie większy i potężniejszy. Będzie tak wielki, jak wielkie w oczach Boga będzie zło, które zadomowiło się wśród nas. Może być
jak tłusty pocisk asteroidy, celnie wymierzony w Ziemię. To będzie już ostatnia szansa na nawrócenie serca. Pierwsza fala apokaliptycznych objawień. Analizujemy obecność apokaliptycznych treści w objawieniach. Co widzimy? Dostrzegamy proces historyczny, który ujawnia istnienie dwóch faz objawień. Pierwsza to okres głoszenia ostrzeżeń, które z upływem czasu stają się coraz bardziej mroczne i otoczone przekazywanymi wizjonerom sekretami. Większość z tych zakrytych treści nigdy nie zostanie nam ujawniona. Fala ta zaczyna się podnosić z końcem XVIII wieku. To wtedy objawienia otrzymują po raz pierwszy rys apokaliptyczny. Zaczynają odbijać to samo światło. Stają się zwierciadłami, ukazującymi na Ziemi te same mroczne obrazy. Od roku 1770 pojawia się coraz więcej wizjonerów i mistyków wypowiadających słowa ostrzeżenia. Ich wypowiedzi zaczynają mieć charakter uniwersalny, są skierowane do całego świata. Przesłania tych objawień są poprzedzone przez niezwykłe fenomeny, takie jak płacz Maryi w Ankonii, czy ożywających w Rzymie 26 wizerunków Matki Bożej. Wierzyć rzymskiemu architektowi? Giuseppe Valadier, największy architekt Rzymu epoki neoklasycyzmu, który zaprojektował m.in. piękną Piazza del Popoli, był świadkiem objawienia przy Madonnie del Corso. Pierwszego dnia, jak tylko rozniosła się wieść, że na niektórych świętych obrazach Najświętsza Maryja Panna poruszała cudownie źrenicą oka, o czym donieśli mi młodzi ludzie z mojej pracowni i dowiedziawszy się, że chodzi o wizerunek Madonna del Corso, natychmiast poszedłem tam z żoną, jej siostrą i służącym. Było około 12:30. Upłynęło chyba mniej niż 15 minut, kiedy nagle spostrzegłem, jak źrenice w obu oczach zaczynają się powoli podnosić i chować pod powiekami, tak że pozostała widoczna tylko niewielka ich część. Jednocześnie na ich miejsce pojawiło się białko oka. Po krótkim czasie źrenice zaczęły wracać na swoje poprzednie miejsce. Przyznaję, że poczułem wtedy, jak wypełnia mnie wielka słodycz i głęboka tkliwość. Łzy popłynęły mi z oczu. W tym samym momencie moja żona, jej siostra, nasz służący i inne osoby również oglądały tę cudowną scenę. W tej samej chwili usłyszałem, jak ludzie jednym głosem entuzjastycznie zaczęli wołać, pokazując sobie ten widok. Spójrzcie! Spójrzcie! Niech żyje Maryja! Zacznijmy od pierwszego objawienia apokaliptycznego. Wizjonerką jest zmarła w 1798 roku siostra Jeanne Le Royer. Przekazane siostrze Le Royer objawienia mówiły o armiach, które zapełnią świat ludzkimi zwłokami. Zapowiadały niepokoje, straszliwe niepokoje, rewolucję. Zakonnica miała też wizję śmierci francuskiego króla Ludwika. Pewnego dnia modliłam się przed Najświętszym Sakramentem, a Pan pokazał mi, że król zostanie stracony. Błagałam go, by do tego nie dopuścił, jednak moje modlitwy były zbyt słabe. Jeżeli ma się wyłonić ten nowy świat, mondo migliore, lepszy świat, to trzeba do tego olbrzymiej modlitwy. Święty Jan Paweł II. Dlaczego trzeba przypomnieć ten fragment wizji mówiący o historii już minionej, nie naszej? To wydarzenie, którego jeszcze kilka lat wcześniej można było bez trudu uniknąć, gdyby król wysłuchał żądań przekazanych mu przez Jezusa za pośrednictwem świętej Małgorzaty Marii Alacoque. Stało się to znakiem apokalipsy. Było zapowiedzią nadchodzącego kresu. Siostra Le Royer zapisała. Pewnego dnia byłam sama na wielkiej równinie z moim Bogiem. Wtedy Jezus Chrystus wskazał mi na piękne słońce,
które dotykało horyzontu. Powiedział mi ze smutkiem: przemija postać tego świata i zbliża się moje ostatnie przyjście. Dodał: zbliża się wielki sąd i nadchodzi moja wielka godzina. Biada! Nie wolno wam mówić, że przed światem jest jeszcze 1000 lat. Nie czeka go więcej niż parę wieków. Świat będzie trwał już tylko krótką chwilę. Z kolei Katarzyna Emmerich miała wizję tajemniczej sekty, która stara się zniszczyć autorytet stolicy świętego Piotra. Słynna mistyczka widziała też wojny, wielki rozlew krwi oraz wściekłość Lucyfera, która uderza w świat. W swych apokaliptycznych wizjach Emmerich ujrzała też coś, co kazało jej głosić, że racjonalizm doprowadzi do liberalizmu, a ten z kolei zniszczy fundamenty moralności. Kolejnym apokaliptycznym wizjonerem jest zmarły w 1826 roku Albert Sauvageau, kapłan torturowany podczas rewolucji francuskiej i już za życia uważany za świętego. Ten proboszcz z Montmauzon, diecezja Nantes, wygłosił wiele proroctw, które na nieszczęście Francji sprawdziły się co do joty. Mówił o swojej ojczyźnie napadniętej przez obce wojska w drugiej połowie XIX wieku i zaatakowanej dwukrotnie w pierwszej połowie XX stulecia. Ale Sauvageau zapowiadał też ogólnoświatowe klęski. Ogłosił, że pod koniec XX wieku pojawi się ogromne zamieszanie w rodzinach i społeczeństwie, że będzie się szerzyć obojętność religijna, że niemoralność będzie skandaliczna, że wzrosną przestępczość i przemoc. Dodawał, że ludzkość zachoruje na materializm i uzależni się od życia w luksusie. Ostrzegał, że w obliczu tego zła Bóg nie będzie dłużej milczał. Kolejną apokaliptyczną wizjonerką jest błogosławiona Marie Taigi. Była ona mistyczką i prorokinią, której szczegółowe zapowiedzi spełniały się dokładnie tak, jak mówiła. Taigi w detalach przepowiadała zdarzenia, które miały dokonać się w późniejszym czasie. Zapowiedziała klęskę armii napoleońskiej w Rosji, francuski podbój Algierii, powstanie greckie, rewolucję w 1830 roku w Paryżu, zniesienie niewolnictwa w Ameryce. Zapowiedziała wybór na papieża biskupa Giovanniego Mastai Ferrettiego, który w tamtym czasie nie był jeszcze nawet kardynałem. Zapowiedziała też śmierć Napoleona na wyspie Świętej Heleny i opisała jego pogrzeb tak, jakby była na nim obecna. Przewidziała również niespodziewaną śmierć 48-letniego rosyjskiego cara Aleksandra na Krymie. Życie Marii Taigi było pełne proroctw wyprzedzających fakty o dziesiątki lat. Jednak w jej wizjach było coś więcej, coś, co miało spełnić się jeszcze później. Widziała zgromadzenia masońskie, miasta w ogniu, tysiące martwych żołnierzy, papieża w więzieniu, nadchodzącą schizmę w kościele, zagładę niektórych narodów, klęski żywiołowe, epidemie. Słynne jest jej proroctwo o nadchodzącym powszechnym oczyszczeniu. Bóg ześle dwa rodzaje kar. Jedna przybierze postać wojen, rewolucji i innych form zła. Przyjdzie ona z ziemi. Druga zostanie zesłana z nieba. Na całą ziemię zstąpią nieprzeniknione ciemności, które będą trwały 3 dni i 3 noce. Kolejną wizjonerką apokalipsy jest święta Katarzyna Labour. Zmarła w 1876 roku, która w 1830 roku usłyszała z ust Matki Najświętszej zapowiedź. Cały świat zostanie ogarnięty przez wszelkiego rodzaju zło. Druga fala mrocznych zapowiedzi. W latach 40. XIX wieku nadchodzi druga fala objawień apokalipsy. W 1846 roku w klasztorze w Troyes siostra Apolline miała widzenia Matki Bożej,
których uwieńczeniem było ofiarowanie jej czerwonego szkaplerza, szkaplerza męki pańskiej, zatwierdzonego przez papieża Piusa IX w 1857 roku. Ten szkaplerz w kolorze krwi był zapowiedzią walki, jaką ludzie dobrzy będą musieli podjąć, aby uratować świat. Maryja powiedziała: świat sam ściąga na siebie zgubę. Świat biegnie ku zagładzie. Nie zważa bowiem na mękę Chrystusa. Zrób wszystko, by ludzie zauważyli Jego cierpienia. Zrób wszystko, co możesz, by uratować świat. Znamienne, że czcigodna sługa Boża Paulina Jaricot, zmarła w 1862 roku, założycielka Żywego Różańca, który miał ratować świat, wybrała spośród wielu innych właśnie czerwony szkaplerz. Przyjęła go i nosiła aż do śmierci. Świat sam ściąga na siebie zgubę. Słowa wizjonerki brzmią tragicznie, gdy usłyszymy, co Matka Najświętsza powiedziała 12 maja 1848 roku do Johanna Baptisty z Obermauerbach. Nie mogę już powstrzymywać dłużej kary Bożej, Maryja mówiła. Nie jestem w stanie dłużej powstrzymywać wielkich kar, którymi Bóg chce ludzi sprowadzić do domu, przyprowadzić ich z powrotem. Jedynie najsurowsza pokuta może jeszcze uratować świat i odsunąć Boży gniew. Jestem jednym z głosów błagających Boga, by interweniował dla ocalenia moich nienarodzonych dzieci. Nie umiem opisać smutku, jaki rodzi we mnie ta sytuacja. Wizjonerka Anna. Jak miała wyglądać zapowiadana kara? Maryja mówiła o wielkiej śmiertelności na skutek epidemii, o przerażających wojnach, o karze piekła dla grzeszników. W 1848 roku mamy jeszcze jedno objawienie, w którym wątek apokaliptyczny jest obecny, choć zakryty. Zdominował on sekrety, jakie wizjonerzy Melania Calva i Maximin Giraud otrzymali od płaczącej Madonny z La Salette. Ich ton był wyjątkowo apokaliptyczny. Należy pamiętać, że Kościół uważa te sekrety za nieprawdziwe. Już niedługo Bóg uderzy w sposób bezprzykładny. Biada mieszkańcom ziemi. Cierpliwość Boża wkrótce się wyczerpie, a wtedy nikt nie zdoła się schronić od tylu klęsk nagromadzonych. Władze świeckie i kościelne zostaną zniesione. Deptać się będzie wszelki porządek i wszelką sprawiedliwość. Panoszyć się będzie tylko mężobójstwo, zazdrość, nienawiść, kłamstwo, niezgoda, brak miłości ojczyzny i rodziny. Za pierwszym uderzeniem piorunami rażącego miecza gniewu Bożego góry i cała natura drżeć będą z przerażenia, albowiem rozprzężenie i zbrodnie ludzkie przebijają sklepienia niebios. Ziemia, trzęsąc się, zburzy i pochłonie niejedno wielkie miasto. Zdawać się będzie, że wszystko stracone. Widzieć się będzie tylko mężobójców, a słyszeć tylko bluźnierstwa i szczęk broni. Zwiastun Antychrysta ze swymi międzynarodowymi wojskami walczyć będzie przeciw prawdziwemu Chrystusowi, jedynemu Zbawcy świata. Wyleje dużo krwi i będzie chciał wyrugować kult religijny, aby jego samego uważano za Boga. Oprócz dżumy i głodu, które będą powszechne, ziemię nękać będą wszelkiego rodzaju plagi. Srożyć się będą wojny aż do ostatniej wojny, prowadzonej przez 10 królów Antychrysta, którzy będą mieli jeden cel i będą jedynymi władcami świata. Zanim to nastąpi, zapanuje pewien rodzaj fałszywego pokoju na świecie. Ludzie myśleć będą tylko o rozrywkach, źli oddawać się będą wszelkiego rodzaju grzechom. Nawet natura woła o pomstę do nieba i drży z przerażenia w oczekiwaniu tego, co ma przyjść na ziemię, splamioną zbrodnią. Drżyj, ziemio.
Zmienią się pory roku. Ziemia wydawać będzie złe plony. Zakłóceniu ulegnie regularny ruch gwiazd. Księżyc odbijać będzie tylko słabe, czerwonawe światło. Woda i ogień wprawią kulę ziemską w konwulsyjne ruchy i straszliwe trzęsienia, które pochłoną góry, miasta. Biada mieszkańcom ziemi. Będą bowiem krwawe wojny i głód, dżuma i inne zaraźliwe choroby. Będzie padał przerażający grad zwierząt. Grzmoty i pioruny wstrząsną miastami, a ziemia dygocąc pochłonie niektóre kraje. W przestworzach głosy słyszeć się dadzą, ludzie bić będą głową o ścianę wzywając śmierci, a śmierć będzie ich kaźnią, krew płynąć będzie ze wszech stron. Minęły dwa kolejne lata i apokaliptyczne objawienia Matki Najświętszej przesuwają się bardziej na wschód. W 1850 roku w Licheniu w Polsce Maryja przekazuje pasterzowi Mikołajowi Sikatce mroczne orędzie o krwawym konflikcie i strasznej epidemii. Podobnie jak w bawarskim Obermauerbach, zapowiada, że zginie wielu ludzi. Jej słowa skierowane do lokalnej wspólnoty miały w rzeczywistości przesłanie ogólnoświatowe. Mikołaju, ogłoś ludziom, że za ich grzechy zbliża się kara Boża. Zaraźliwa choroba trapić będzie całą okolicę. Ludzie będą padać nagłą śmiercią jak muchy na polach i w domach swoich. Naród zepsuł się. Jeśli się nie nawróci, wkrótce przyjdzie ciężka wojna, od której wielu ucierpi. Przyjdzie zaraźliwa choroba, podczas której wielu umrze. Potem wysłanniczka z nieba pojawia się w Austrii, by w 1860 roku za pośrednictwem Terezy Steindl ogłosić, że jeśli ludzkość się nie nawróci, czeka ją wielka udręka. Mówiła, nadejdzie straszliwa choroba. Promieniowanie spadnie z nieba i okryje domy płomieniami. Zapowiadała, że wówczas ogarnie świat smutna ciemność. Było to objawienie apokaliptyczne na okres późniejszy. W tamtym czasie promieniowanie nie brzmiało bowiem złowrogo. Dopiero pół wieku później rozpoczęto badania prowadzące do wynalezienia bomby atomowej. W objawieniach Maryi pojawiają się czasem słowa, które jeszcze nie istnieją w powszechnej świadomości lub nie są znane wizjonerom. W Lourdes był to obcy Bernadecie Subiro teologiczny termin niepokalane poczęcie. W Fatimie nieznane pastuszkom słowo Rosja. Tu wizjonerka słyszy o promieniowaniu. Powtarza to słowo, a świadkowie zapisują je z uwagą. Do dziś budzi ono zdumienie. W ramach drugiej fali swych objawień Maryja przepowiada apokaliptyczne biada. Ostrzegała grzeszników, sceptyków, obojętnych, leniwie wierzących. Jej orędzia były już skierowane do całego świata. Trzecia fala interwencji z nieba. Lata 60. XIX wieku przynoszą ze sobą trzecią falę apokaliptycznych objawień. Dobrze definiuje ich charakter objawienie z 1888 roku we francuskiej miejscowości Valençon, gdzie Matka Boża ukazała się we łzach i krwi, by mówić o nadchodzącym sądzie. Potem w 1917 roku w Fatimie Maryja w symboliczny sposób ukazała, jak z upływem czasu narasta groźba apokalipsy. Wizjonerzy opowiadali, że w czasie pierwszego objawienia, 13 maja, Matka Najświętsza nie była ani smutna, ani radosna, ale poważna. W lipcu ujawniła głęboki smutek, zdawałoby się, że bezbrzeżny, największy. W październiku Maryja była już bezgranicznie smutna. Ograniczyła się do zaledwie jednego napomnienia. Niech ludzie przestaną obrażać Boga. Jest On i tak już bardzo obrażony. Miarka cierpliwości Bożej zaczyna się przelewać. Gdy Bóg zaplanował dla ludzkości dobro, piękno i pokój, świat, ignorując wskazówki z nieba,
dąży konsekwentnie ku samozniszczeniu. Wciąż jednak nie jest jeszcze za późno na zmianę kursu. Przywołajmy znamienne słowa Jezusa, jakie w lipcu 1917 roku skierował do Berty Petit. To, co powinno być tak wielkie, tak prawdziwe, tak piękne, tak trwałe, zostało opóźnione w czasie. Ludzkość pędzi ku straszliwemu sztormowi, który będzie dzielił narody, dzielił bardziej i bardziej. Pan nie zmienił zamiarów wobec ludzkości. Jednak nowy, lepszy świat, w którym wszystko jest piękne, prawdziwe i trwałe, przyjdzie do nas inaczej, w podwójnym sensie inaczej. Przyjdzie później, bo już w 1917 roku wszystko zostało opóźnione i nowa jakość życia nie dotknie najbliższych pokoleń. Fatima miała szybko zmienić świat. Wiele przemawia za tym, że Bóg marzył o tym, że wielkie obietnice Fatimy spełnią się jeszcze w roku objawień lub chwilę po nim. Argument przeciwko takiemu twierdzeniu jest następujący. W lipcu 1917 roku Matka Najświętsza zapowiedziała, że przyjdzie prosić o poświęcenie Rosji jej niepokalanemu sercu i o wynagradzającą komunię świętą. Owo przyjście miało historycznie miejsce w 1925 roku i 1929 roku i dopiero od tych lat miał ruszyć proces spełniania żądań Matki Bożej Fatimskiej, który też wymagał kilku lat. Podnoszący taki argument zapominają, że Bóg ma wiedzę o naszym postępowaniu wbrew Jego marzeniom. Nie rozumieją też, że Bóg mógł planować te objawienia w niedługim czasie. W wielu listach siostry Łucji czytamy, iż Jezus objawił wizjonerce swoje głębokie niezadowolenie z niespełnienia żądań przekazywanych Fatimie i mówił, że ich spełnienie natychmiast spowoduje zatrzymanie zła. Niespełnienie przyciąga apokalipsę jak magnes. Ponadto lepsze czasy nadejdą nie na drodze łagodnej ewolucji, lecz gwałtownej rewolucji. Czeka nas wielki sztorm. Sprężyna apokaliptycznego mechanizmu została uwolniona. Zegar zaczął tykać. Tykał w tym samym miarowym rytmie od pierwszych lat po zakończeniu II wojny światowej. Wtedy dochodzi do naszych uszu dodatkowy dźwięk, powtarzają się ostrzeżenia o nadciągającym wewnętrznym kryzysie Kościoła, o zeświadczeniu duchowieństwa i zakonów, o tym, że światu zabraknie wzorców, liderów, przewodników i pasterzy. Niebo nadaje znów silny sygnał. Ludzie mają próbować ratować świat przez ocalenie wiary Kościoła. Fala podnosi się przy brzegu. Rok 1947 jest niezwykły. Jest pełen maryjnych objawień. Poza słynnym włoskim Tre Fontane, dzielnica Rzymu i uznanym przez kościół francuskim Le Bouchard, Matka Boża niosła światu orędzie w holenderskim Forstenbosch, we włoskim Warz, w Montepoli, Grotto Mare i Casanova, w Urukaina w Brazylii, w słowackiej Tyromestice, w niemieckich Tannhausen, Monachium i Forsteweiler, w Stockport leżącym nieopodal angielskiego miasta Manchester, we francuskim Pieskop, w Kiel w Luksemburgu i w Hasnosz na Węgrzech. Wszędzie Pani z nieba wzywała do nawrócenia i do umacniania Kościoła. Najgłośniej dało się słyszeć jej głos we włoskim Monticiari, objawieniu pełnym nawiązań do Fatimy. Biskup Rudolf Graber z Regensburga pisał o tej interwencji z nieba. Mamy do czynienia z najgłębszym zatroskaniem Maryi o odnowę i uświęcenie kapłanów i wszystkich osób poświęconych religii. Jak wyglądało to objawienie? Była wiosna roku 1947. 36-letnia Pierina Gili
Skromna pielęgniarka ujrzała w podległej jej nadzorowi sali szpitalnej niezwykłego gościa z nieba. Przed kobietą stanęła Matka Najświętsza ubrana w fioletową szatę ze łzami w oczach i trzema mieczami wbitymi w serce. Może przyszła właśnie do szpitala, aby prosić o pomoc? Czyżby w Montichiari miano wyjąć z jej obolałego serca te trzy głęboko wbite ostrza? W jaki sposób? Liczba 3 zdominowała objawienia w Montichiari. Najpierw mamy 3 miecze. Pierwszy, jak później wyjaśniła Matka Boża, to ból spowodowany niegodnym sprawowaniem mszy świętej i przyjmowaniem komunii świętej w stanie grzechu. Drugi oznacza niewierność powołaniu kapłańskiemu i zakonnemu. Trzeci symbolizuje wyparcie się wiary przez duchownych. Wizja jest smutna, a Maryja ogranicza się do wypowiedzenia 3 słów: modlitwa, ofiara, pokuta. Kiedy 13 czerwca 1947 roku Pierina ponownie ujrzała Matkę Najświętszą, oglądana przez nią wizja była zaprzeczeniem pierwszej. Maryja miała na sobie jasną szatę, uśmiechała się, a w miejscu mieczy znajdowały się 3 róże. Nie zadawały ran, były ozdobą, jakby znakiem, że choroba minęła, choć może po ranach pozostały blizny. Kwiaty je ukrywają. A może cierpienie przemieniło się w radość? Może to, co było przyczyną bólu, teraz jest powodem wesela? To bardzo prorocze przesłanie, jakby wizja przesunięta w czasie, wypchnięta z szeregu dat, by ustawić się w nieznanej nam przyszłości. Matka Boża z 3 różami na piersiach zapewnia: nadejdzie dzień, kiedy modlitwa, pokuta i ofiara zaowocują świętością kapłanów i osób zakonnych. Będzie to dzień radości i triumfu. 3 róże, a każda inna. Jedna była koloru białego, druga czerwona, trzecia złota. Dlaczego róże? Co oznaczają te kolory? Pierwszy mówi o czystości i wierności w wierze. Drugi opowiada o dawaniu siebie i o trwaniu przy Bogu. Jeśli trzeba, aż po męczeństwo. Trzeci śpiewa o świętości. Gdy ludzie Kościoła będą jak te 3 kwiaty, serce Maryi wypełni radość. Podczas drugiego objawienia Matka Boża powiedziała więcej. Przedstawiła się. Jestem Matką Jezusa i was wszystkich. Określiła swą misję. Pan posyła mnie, abym objawiła nowe maryjne nabożeństwo dla wszystkich instytutów męskich i żeńskich, zgromadzeń zakonnych i księży diecezjalnych. Obiecuję opiekować się tymi zakonami i instytutami, które będą mnie czcić w sposób szczególny. Pomnożę ich powołania i wyjednam dla nich łaskę większego pragnienia świętości. Otrzymujemy wskazówkę, jaką drogą dojdziemy do epoki świętości duchownych. Jest nią nowe nabożeństwo. Pół roku później Matka Najświętsza wyjaśni, czym ono jest i na czym polega. Maryja ostrzegała, że Bóg jest już zmęczony niekończącymi się obelgami i oburzony wzgardą, jaką się go otacza. Mówiła: Pan już chce odwołać się do swej sprawiedliwości. Kiedy wizjonerka zapytała, czy ludzie mogą mieć nadzieję na przebaczenie, Maryja odpowiedziała: tak, jak długo te grzechy nie będą popełniane. Obelgi i wzgarda gorsze niż grzech? O jakich grzechach mowa? Nieco wcześniej Matka Najświętsza ogłosiła: Bóg jest już zmęczony niekończącymi się obelgami i oburzony wzgardą, jaką się go otacza. Mówi: Pan już chce odwołać się do swej sprawiedliwości. Pani z nieba dodała: z powodu mego wstawiennictwa Pan wciąż powstrzymuje czas wielkiej kary. 40 kilka lat później znów dzwon objawień uderzył głośno. Znowu opowiadał o kryzysie Kościoła. Stało się to w Japonii, w mieście Akita. W 1973 roku Maryja powiedziała do siostry Agnes Sasagawy: módl się w intencji wynagrodzenia za grzechy ludzkości.
Każda osoba z Twojej wspólnoty jest moją niezastąpioną córką. Módl się bardzo za papieża, biskupów i kapłanów. Od chwili swego chrztu zawsze byłaś wierna modlitwie w ich intencji. Nie przestawaj się dużo modlić. Bardzo dużo. Chyba to się nie udało. Siostra Łucja, wizjonerka z Fatimy, do ostatnich lat XX stulecia niemal w każdym liście prosiła o modlitwę za kapłanów, zakonników, biskupów. Wciąż ostrzegała przed kryzysem coraz bardziej dotykającym duchowieństwo. Wzywała do wynagradzania za grzechy księży i osób zakonnych, szczególnie za ich brak wiary, brak ubóstwa i trwania w czystości, a także za ich niewierność powołaniu otrzymanemu od Boga. Już 1 grudnia 1940 roku pisała: serca Pana Jezusa i naszej niebieskiej Matki są wciąż smutne i bolejące. Portugalia jako całość nie odpowiada na ich łaski i miłość. Często ubolewają nad grzesznym życiem, jakie prowadzi większość ludzi, nawet ci, którzy uważają się za praktykujących katolików. Ale przede wszystkim narzekają bardzo na letniość, obojętność i wygodne życie kapłanów i zakonników. Wspólny mianownik jej obfitej korespondencji był tak oczywisty, że przez lata niemal wszyscy specjaliści żywili przekonanie, że trzecia tajemnica fatimska mówi właśnie o kryzysie Kościoła, ale mylili się. Mijały dziesięciolecia, ostrzeżenia Matki Bożej się nie zmieniały. Świat wziął to za dobrą monetę. Skoro głosy z nieba powtarzają wciąż to samo, jest to znak, że w niebie nic się nie dzieje, co mogłoby zmienić status świata. Czas stoi w miejscu. Zdaje się, że Bóg nie podejmuje żadnych niebezpiecznych działań, że nie będzie interweniował w naszą historię. Wszystko skończy się na powtarzaniu upomnień. W końcu taki schemat trwa co najmniej od wieku. Szczęść Boże, droga słuchaczko, słuchaczu, jeśli spodobał się Tobie ten audiobook, proszę ofiaruj swoją modlitwę za dusze czyśćcowe swoich bliskich, znajomych, przyjaciół lub dobroczyńców. Z Panem Bogiem.